Dobry wieczór. Stosunki polsko-żydowskie w lalce to jeden z przedostatnich tematów, jakimi się zajmiemy przy okazji tej przeuroczej książki. Z bardzo wielu powodów. Z tego powodu, że jest to ważny historyczny temat, że do podstawowych problemów pozytywistycznych należy kształtowanie stosunków polsko-żydowskich, a także dlatego, że bohaterowie żydowscy w lalce są to bohaterowie, którzy są bardzo ważni i stanowią znaczącą część życia naszego głównego bohatera Stanisława Wokulskiego. Mamy w czwartej części notatki, którą proszę sobie obejrzeć, dwa fragmenty mówiące o stosunkach polsko-żydowskich, dwa najbardziej wyraziste, dodajmy sobie, fragmenty, bo oczywiście to jest taki temat, który jest kontynuowany w przeciągu całej tej powieści. Natomiast te dwa fragmenty mówią nam o tym, w jaki sposób dwaj bohaterowie żydowscy, Henryk Schlangbaum i dr Schumann, odnajdują się wśród chrześcijan i w jaki sposób oni te swoje stosunki z tymi chrześcijanami kształtują i od czego te stosunki zależą oczywiście. Pierwszy fragment mówi o doktorze, o Henryku Schlangbaumie i o tym, jak został zatrudniony w sklepie Wokulskiego. Narratorem tego fragmentu jest Ignacy Rzecki, który nieustannie podkreśla swoje zdziwienie fatalnymi, negatywnymi stosunkami panującymi pomiędzy polskimi subiektami Stanisława Wokulskiego a Henrykiem Schlangbaumem, który będąc przyjacielem Wokulskiego został przez niego zatrudniony od ręki, bez dyskusji i którego zresztą Wokulski w chwili dosyć przykrego konfliktu światopoglądowego obronił, po którego stronie stanął i co do którego nie było wątpliwości, że znajduje poparcie u swojego pryncypała. Ale po kolei. Idźmy do pierwszego pytania. I w pierwszym pytaniu, jakie stereotypowe sądy na temat Żydów pojawiają się w lalce? Mamy problem taki, który dosyć często jest, pojawia się wtedy, kiedy pojawia się w ogóle dyskusja na temat stosunków polsko-żydowskich, czy polsko-niemieckich, czy polsko-rosyjskich, generalnie różnych międzynarodowych stosunków, które powodują narastanie pewnych schematów myślowych zwanych stereotypami właśnie. I z fragmentu, w którym się znajdujemy, w obrębie którego operujemy, można znaleźć cztery takie stereotypowe sądy. Pierwszy, wyjątkowo popularny swojego czasu i używany jako argument, który często formułowany w stosunku do Żydów powodował różnego rodzaju gwałtowne dosyć ataki na tę społeczność. Mianowicie jest to argument, że Żydzi używają na macę krwi chrześcijańskiej. Jest to absolutnie bzdurny, straszliwy argument, ale atrakcyjny bardzo fabularnie i ten argument o tym, że dodaje się krwi chrześcijańskiej do produkcji macy jest argumentem, który już ma swoistą historię, ponieważ jest używany praktycznie od średniowiecza. Drugi argument jest taki, że Żydzi nie jedzą kiełbasy. Kiełbasy, co zresztą chyba w sumie nie jest nawet tyle stereotypem, co po prostu obyczajem żywieniowym. Kiełbasa przeważnie była produktem wieprzowym. Żydzi nie jedzą wieprzowiny, przynajmniej Żydzi ortodoksyjni. Stąd kiełbasa nie była ich ulubioną potrawą. Obficie dorzucają czosnek do potraw. To zauważamy we fragmencie, w którym nasi bohaterowie, subiekci Wokulskiego, bardzo brzydko zachowują się w stosunku do Schlangbauma, mówiąc mu, że czuć od niego czosnkiem. I to jest taki popularny stereotyp właśnie, że czosnek jest często dodawany do potraw specyficznie żydowskich. I ostatni, to chyba najpopularniejszy stereotyp, to jest taki, że Żydzi wszystko robią dla geszeftu, czyli dlatego, żeby zyskać jakiś interes, który jest przeważnie interesem podejrzanym. Więc takie są stereotypowe sądy. Oczywiście takich w ogóle stereotypowych sądów, które pojawiają się na przestrzeni tej powieści i w ogóle w całej historii Polski jest całe mnóstwo, ale w sumie nie zgromadziliśmy się tutaj po to, żeby powtarzać stereotypy, tylko żeby zauważyć, w jaki sposób społeczeństwo operuje czasem, jakimi kategoriami operuje w stosunku do ludzi, którzy mieszkają od stuleci obok.
Ludność żydowska mieszka w Polsce od czasów Kazimierza Wielkiego, więc nie jest to taka nowa znajomość. W XIX wieku już powinniśmy być obie nacje ze sobą zaprzyjaźnieni na tyle blisko, żeby znać się nawzajem i nie podejrzewać się o jakieś głupoty, typu właśnie ta pierwsza wymieniona. Natomiast tak nie jest. Z bardzo wielu rzeczy wynika ta różnica pomiędzy Polakami a Żydami, przede wszystkim z obyczajowości, z religii, z separacji swoistej, bo Żydzi mieszkali w swoich dzielnicach, Polacy w swoich, w zupełnie odmiennym trybie życia. Jednym słowem, we wszystkich tych różnicach, które spowodowały budowanie murów i rzadkie burzenie tego muru. Drugie pytanie. Na czym polegał proces asymilacji Szlangbauma w polskim społeczeństwie? Asymilacja, jak wiemy, to jest jedno z głównych koników pozytywistycznych filozofów, myślicieli, dziennikarzy. I proces asymilacji polega w skrócie na tym, że pozytywiści uważali, że żeby zaszło pozytywne łączenie narodów polskiego i żydowskiego, to Żydzi powinni wyjść z tego getta, w którym najczęściej żyją. Mówię tutaj oczywiście w sensie metaforycznym, czyli ze swojej dzielnicy, ze swoich dosyć surowych obyczajów religijnych, zrezygnować ze swoich szkół i poddać się tak jakby świeckiej edukacji, takiej samej, jakiej poddaje się społeczeństwo polskie. I ten proces asymilacji był procesem zbliżania się do siebie obu nacji, ale oczywiście pozytywiści położyli akcent na to, żeby Żydzi wyszli z tą inicjatywą do Polaków, żeby to Żydzi weszli do społeczeństwa polskiego. I jakie elementy z tego procesu są w lalce? No widzimy, że przede wszystkim ściśle taki patriotyczny, ładny gest, specjalnie zresztą w taki sposób przez Prusa skonstruowany, że biorący udział w powstaniu styczniowym Stanisław Wokulski bierze w tym powstaniu udział razem z dwójką serdecznych przyjaciół, do których należy dr Szuman i właśnie Schlangbaum. Później w konsekwencji działalności w tym powstaniu w trójkę udają się na Syberię i z tej Syberii wracają. I można by było oczywiście powiedzieć, że tutaj Polacy nie doceniają roli żydowskiej społeczności w tym powstaniu styczniowym, ale też trzeba było sobie szczerze powiedzieć, że nie doceniają również roli polskiej społeczności w tymże powstaniu, ponieważ pech, jaki dręczy Szlangbauma i Wokulskiego po powrocie z Syberii, czyli bezrobocie po prostu, jest symetryczne. Nie ma ono narodowości czy płci, czy jakichś innych cech. Jest to bezrobocie, które należy się porówno wszystkim wracającym z Syberii. Nikt nie jest im wdzięczny, nikt nie okazuje się im współczuć, nikt nie okazuje się pomocną ręką, poza tylko najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. Drugi element z tego procesu asymilacji, który należy do Szlangbauma, jest to fakt, że zmienił swoje nazwisko. Chciał je dostosować do takiego, które brzmi bardziej polsko, więc zmienił nazwisko Szlangbaum na Szlangowski i wyprowadził się z Nalewek, czyli z ulicy, która była kiedyś jedną z głównych ulic w dzielnicy żydowskiej warszawskiej. Czy to znaczy, że się zintegrował? O tym mówi sam Szlangbaum, że to był proces taki, który on podjął, ale który go bardzo rozczarował. I stąd, kiedy już to rozczarowanie sięgnęło pewnej granicy, Szlangbaum zdecydował o tym, że jednak powróci do swojej tożsamości. Zmienił nazwisko na swoje stare nazwisko i co prawda trzymał się z daleka od Nalewek i pracował w chrześcijańskim, jakby nie było, sklepie, jak to mówią w lalce, czyli u Wokulskiego, ale wciąż był to jednak ten Szlangbaum, który nie czuł się do końca przekonany co do możliwości całkowitej asymilacji. Trzecie pytanie. Na podstawie opisu Rzeckiego stwórz portret Szlangbauma, jakie on budzi odczucia, czy można oceniać człowieka na podstawie jego wyglądu zewnętrznego? Ja pozwolę to Państwu przeżyć samym, czyli przekonać się o tym, w jaki sposób możecie sobie sami pomyśleć na ten temat. To, co tutaj zrobiłam, to tylko wypisałam takie cztery cytaty, które mogłyby być pomocne z tego fragmentu. Mówią one w większości o tym, w jaki sposób właśnie Henryk Szlangbaum wygląda
I ciekawią mnie wnioski na temat tego wyglądu. Czy zgodnie z tym pytaniem, czy można ocenić człowieka na podstawie jego wyglądu zewnętrznego? Rzecki troszeczkę to robi, ale robi to w bardzo subtelny sposób. My spróbujmy spojrzeć na to oczyma współczesnego czytelnika i po prostu zaproponować jakąś interpretację swojej tej postaci. W pytaniu czwartym, analizując antyczne pojęcie tragizmu, mamy wyjaśnić, na czym polega tragizm Schlangbauma. Ten tragizm doskonale oddają dwa cytaty. To jest takie pytanie szerokiej odpowiedzi, to znaczy takie prawie argumentacyjne i proponuję oprzeć się tutaj na dwóch cytatach właśnie, które wypisałam. Autorem słów jednego z nich jest właśnie Schlangbaum, to jest ten pierwszy cytat. Dziś zrozumiałem, że jako Żyd jestem tylko nienawistny dla chrześcijan, a jako Meches byłbym wstrętny i dla chrześcijan, i dla Żydów. Trzeba przecież z kim żyć. To jest taki cytat, którym słowa Schlangbauma, którymi on się tłumaczy Rzeckiemu, dlaczego nigdy się nie ochrzcił, dlaczego nie przeszedł na tę drugą stronę mocy, tylko wciąż pozostaje tym takim Żydem, buntownikiem, który co prawda nie mieszka ze swoimi, ale z drugiej strony też i nie identyfikuje się ze społecznością polską. I to jest właśnie ta odpowiedź, że nie chcę tak dokonać takiego całkowitego rozłamu, ponieważ wtedy zostałby kompletnie sam. Drugi cytat jest to cytat z Rzeckiego i z jego komentarza dotyczącego rzeczywistości otaczającej Schlangbauma jako subiekta w sklepie Wokulskiego. I Rzecki mówi tak, źle się nazywać Schlangbaumem, źle Schlangowskim, źle być Żydem, źle Mechesem. Noc zapada noc, podczas której wszystko jest szare i podejrzane. Rzecki widzi niechętne komentarze kierowane w stosunku do Schlangbauma, widzi niechęć i pogardę pozostałych subiektów skierowaną do tegoż przyjaciela Wokulskiego i swojej naiwności, albo może w swojej głębokiej mądrości i w swoim sercem dziecka nie za bardzo pojmuje, skąd takie rzeczy się biorą. Wie tylko, że kiedy takie rzeczy się przydarzają w społeczeństwie, to społeczeństwo zmierza ku rzeczom mrocznym i nieciekawym. Przewiduje nieszczęście. I ostatnim pytaniem sformułowanym pod tym pierwszym fragmentem jest takie rozbudowane dosyć pytanie dotyczące asymilacji Żydów. Więc po tym krótkim wstępie tłumaczącym, co to jest asymilacja, pojawia się pytanie, w jaki sposób Bolesław Prus przedstawia realizację tej idei w praktyce, czyli w świecie mieszkańców Warszawy. I my sobie musimy powiedzieć, że Prus niewątpliwie pokazuje ją jako ideę upadłą. Tak jak większość zresztą idei pozytywistycznych, która poddała silnej krytyce w lalce, tak też i ta w zasadzie chyba wypada najsmutniej, ponieważ wszystkie te starania, o których mówiliśmy wcześniej, ten udział w powstaniu styczniowym, to podjęcie decyzji o migracji z dzielnicy żydowskiej przez Schlangbauma, mimo że ma piątkę dzieci i tak naprawdę lepiej dla niego by było finansowo zostać w dzielnicy żydowskiej pod opieką bogatego ojca. Mimo tych wszystkich wysiłków spotyka się z odrzuceniem, z prześladowaniem, z tym, że nie może prowadzić wspólnych interesów z Polakami, bo ciągle jest z tego powodu wyśmiewany. I z takim brakiem, z niechęcią, która zresztą jest też inicjatywą obu tych środowisk. Żydzi nie chcą mieszać się z Polakami, Polacy nie chcą mieszać się z Żydami i ta wspólna niechęć powoduje życie obok siebie. I to byłby koniec komentarza mojego do pierwszego fragmentu. Drugi fragment jest to fragment, który opowiada o tym, w jaki sposób dr Schumann komentuje przejęcie przez Henryka Schlangbauma sklepu Wokulskiego. Schumann jest taką bujną osobowością, charakterem bardzo specyficznym, bardzo, bardzo takim cholerycznym. W związku z czym wypowiada swoje idee dosyć bezpośrednio i gwałtownie. A że jego rozmówcą jest Rzecki, to Rzecki troszeczkę czuje się zszokowany tymi ideami. I przede wszystkim to, co on wypomina swojemu rozmówcy, to, że bardzo gwałtownie i szybko zmienia zdanie, ponieważ kiedy pytał się go jeszcze zaledwie pół roku temu o to samo, to Schlangbaum miał zupełnie inny pogląd na tę sprawę. Stąd pierwsze pytanie pod tym
fragmentem, jakie są różnice pomiędzy systemem polskim i żydowskim, bo o tym właśnie mówi dr Szuman, to jest zasadniczy temat jego wypowiedzi, mamy właśnie tutaj takie. W zasadzie można by było skrócić się do jednego komentarza, który kształtowałby się tak. Polacy, których Szuman identyfikuje z arystokracją, to są utracjusze. To są ludzie, którzy nie mają pieniędzy, nie zarabiają pieniędzy, ale wydają pieniądze. W celu zdobycia tychże pieniędzy nie wahają się zrobić niczego, co wydaje się być potworne, czyli zawierają korzystne dla siebie małżeństwa bez miłości. Czekają na śmierć swoich krewnych. Zdobywają majątki w sposób nielegalny. I w końcu cechuje ich głupota, taka praktyczna głupota, bo podaje za przykład na przykład Ochockiego, o którym wiemy, że jest inteligentnym chłopakiem i który pracuje nad wynalezieniem machiny latającej, ale tenże Ochocki zupełnie pozbawiony jest zmysłu praktycznego, więc nawet jeśli coś wynajdzie, to nie spienięży tego i żadnego zysku z jego dokonań nie będzie. Doktor Szuman podkreśla tę różnicę dosyć gwałtownie i dosyć agresywnie i Ignacy Rzecki nie może zrozumieć, jak to się stało, że w kontrze do tej arystokracji ustawia środowisko żydowskie, według niego, czyli Szumana, zaradne, pracowite i logicznie zdobywające majątek. Gdyż, jak zauważa Rzecki, jakieś pół roku wcześniej jeszcze, tenże sam dr Szuman podkreślał, że Żydzi, tak obelżywie podkreślał, to parchy i się na pewno z nimi nie identyfikuje. I drugie, i tym samym ostatnie pytanie dotyczące kwestii żydowskiej, to jest dlaczego Szuman zmienił zdanie na temat Żydów? I to jest właśnie to pytanie, które zadaje mu Rzecki. Powierzchowna warstwa tego jest taka, jak w tej pierwszej odpowiedzi, czyli że w końcu dojrzał do tego, żeby docenić przedstawicieli swojego narodu jako wielkich myślicieli i twórców cywilizacji. Natomiast ta ukryta myśl, o której wie czytelnik i której może się domyślić po gwałtownym zachowaniu doktora Szumana, to jest taka, że jest on głęboko, głęboko rozczarowany postawą swojego przyjaciela Wokulskiego, który dla zdobycia Izabeli pozbył się sklepu. Jednym słowem, zachował się według kategorii doktora Szumana jak szaleniec i sprzedał tenże sklep Szlangbaumowi. Więc Szuman widzi, że Szlangbaum skorzystał na tej transakcji i jakby z goryczą mówi, to jest wielki człowiek. Szlangbaum jest wielkim człowiekiem, ponieważ on cierpliwą pracą dochodzi do majątku, a Wokulski tylko potrafi ten majątek stracić na głupoty i to dla kogo? Dla jakiejś takiej panny, która właśnie wywodzi się z takiego środowiska, które nie jest do niczego zdolne, tylko zdolne jest do utraty każdego majątku. I w taki sposób oto kształtuje się w skrócie kwestia żydowska w lalce. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka, ostatniego już lalkowego odcinka, skupiającego się na problematyce.